Cześć wszystkim, witam was bardzo serdecznie, z tej strony Wotan, no i niestety dzisiaj nie będzie odcinka z Wojny Widzów. Wiem, bardzo was za to przepraszam. No niestety z Lukasem się nie dogadaliśmy, jeśli chodzi o czas nagrywania, co jest kompletnie moją winą, ponieważ kiedy on mógł, to ja akurat się nie pojawiłem, ponieważ no miałem tam małe problemy, o których nie chcę za bardzo mówić. No i niestety teraz on ma z rana, idzie do pracy, ja idę po południu do pracy, mam drugie zmiany i po prostu wracam o 23:00 z weszłym po pracy. On już pewnie o tej godzinie by powoli myślał, żeby pójść spać, bo rano musi iść do pracy, więc po prostu nie mamy jak się za bardzo zgrać i tego nagrać, a samemu z rana nie mogę nagrać, ponieważ wtedy jego państwo, to malutki ten obserwator, prawdopodobnie zrobiłoby coś głupiego lub ktoś by wziął sobie z nim sojusz, czy zostało zjedzone i tak dalej, więc po prostu no prawdopodobnie w sobotę, a ile będzie miał Lukasz czas, nagramy wtedy już na zapas 3 odcinków, bo tak w sumie zostało nam, nie wiem, 5-6 może odcinków do nagrania. Więc w tym może by się to udało zrobić, ale zależy jak właśnie będzie z czasem. Ale co w ogóle jeszcze dzisiaj mam wam do powiedzenia? Po pierwsze tak, mówiłem już, że po Wojnie Widzów w sezonie drugim chcę zrobić normalną serię z Europy i dopiero potem zrobić sezon trzeci. Dlatego też muszę wybrać jakiś kraj, kim będę grał w tej nowej serii z Europki na singlu, tak? No, i teraz mamy dwie opcje do wyboru. Albo robię znowu achievement, jak ostatnio wotanio, tylko no wiadomo, jakiś inny achievementik, a achievementów mam bardzo dużo do zrobienia, bo jak zobaczycie, no mam tylko tyle zrobionych, bo jak naprawdę ja chyba miałem tą wotanio, to była jedyna gra, tak naprawdę jeśli chodzi o achievementy, to widzicie, jak sobie jakieś tam marne achievementy zdobyłem jeszcze, więc naprawdę mam bardzo dużo achievementów do zdobycia. A więc to była jedna z opcji, żeby po prostu zdobyć znowu jakiś achievement, a jak widzicie, jest ich bardzo dużo. Jeszcze nie wiem jaki, to byśmy już po prostu, byście wy mi tutaj powiedzieli. Dawę wam jakieś propozycje, wy byście mi dali propozycje, abym sobie wybrał te, które mi się najbardziej podobają, zrobiłbym ankietę, wy byście wybrali ostateczny achievement, który bym robił. A druga opcja to oczywiście znowu jakaś seria na modach. Tylko nie wiem jeszcze na jakiej, bo wiecie, ja zrobiłem kilka serii, dwie albo trzy. Trzy na modzie Extended Timeline, no i powiem wam, że na tym modzie mi się zawsze fajnie grało, ale mogę też spróbować innego moda. Jest, wiadomo, mod z gry o Tron, jest, nie wiem, z Lord of the Rings, chociaż jest troszeczkę niedopracowany. Jest masa innych fajnych modów, na których bym mógł coś nagrać, jeśli chodzi o singla, więc tutaj byście... Dzisiaj właśnie tak się was bardziej spytam, w komentarzach musicie mi pisać, co wolicie, czy achievement, czy na modach. Ja sobie zobaczę mniej więcej ile tam głosów jest po każdej stronie, ile tam komentarzy i tak dalej. I najwyżej jutro, jeśli wybierzecie jedną z tych rzeczy, to po prostu zrobię jakąś ankietę, właśnie który achievement lub który mod do wyboru. Tam też możecie pisać dzisiaj, na przykład jak wolicie, żebym robił achievement, napiszcie mi który achievement. A jeśli wolicie jakiś, żebym grał na modzie, napiszcie mi który mod. Wiadomo, jak będę robił grę na modzie, to achievementu niestety zrobić nie mogę, bo Iron Man nie będzie działał. No i dzisiaj tak naprawdę to chyba tyle, bo za dużo do rzeczy, a czy za dużo tutaj do powiedzenia już nie mam. Kurde, jak ja dawno nie widziałem tak normalnie ułożonej mapki w Europce, bo teraz cały czas gram na tych, wiecie, gram cały czas na jakichś tam pozmienianych i tak dalej. O tak, no widzicie, jest to nasza Wojna Widzów, no ale mówię, ta Wojna Widzów niedługo wróci, nie martwcie się, więc w sumie to dzisiaj na tyle. Sorry, że tak krótko, sorry, że dzisiaj chyba nic innego nie było na kanale. Jutro coś wpadnie, niedługo wystartuję też z nowymi seriami. Wrócimy z potyczką, czyli znowu będziemy mieć kilka gier do wyboru, wybierzecie nową grę, a ja sobie z niej nagram serię. Więc czekajcie, niedługo będzie wszystko fajnie się dziać na kanale. Tak, wiem też, że 3000 subów wbiłem i też niedługo coś z tego zrobię, ale no planuję no znowu live stream zrobić. Ale jeśli chcę robić live stream, to bym wolał mieć, żeby mój kumpel był tutaj ze mną, żeby mi wreszcie pomagał, a on na razie wyjechał i w ten weekend go nie będzie, więc zobaczymy jak to będzie jeszcze. Chociaż ten weekend będzie 3-dniowy, więc o ile nigdzie nie pojadę, to coś może też zrobię. Nie wiem, jeszcze nie wiem, nie chcę nic mówić, ale nie martwcie się, wiem o tym, że mam 3000 subów, planuję coś zrobić z tej okazji, więc niedługo się dowiecie. Dobra, na razie, pa.